Hej, witam was bardzo serdecznie w dość nietypowym podcaście, ponieważ jest to pierwszy wywiad, który przeprowadzamy na naszym kanale. Ja nazywam się Ludwik, niestety ze mną dzisiaj Piotrka nie ma, a to dlatego, że wywiady będziemy prowadzić indywidualnie z naszymi gośćmi. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Czechowicz, członek pokolenia 2050 oraz Stowarzyszenia Polska 2050. Cześć wszystkim, bardzo dziękuję ogólnie za zaproszenie. Czuję się zaszczycony, żeby brać udział w tej inicjatywie. Ja również czuję się zaszczycony, że zgodziłeś się na wywiad, bo nie ukrywam, jesteś dość ciekawą personą, ale do tego przejdziemy później. Zanim jednak zaczniemy już główną część wywiadu, chciałbym ogłosić, że razem z Piotrkiem zdecydowaliśmy się stworzyć fanpage na Facebooku, którego namiary znajdziecie w opisie. Wszelkie sociale nasze też również znajdziecie, czy to na ekranie, czy to w opisie. Także zapraszamy. Po prostu chcieliśmy być trochę bliżej was, abyście mogli bardziej poczuć to, że dbamy o was, czyli widzów oraz słuchaczy. Także słuchaj, znasz zasady, tłumaczyłem ci. Jakby co, to jest zupełnie na luzie. Jeżeli ci się coś przez przypadek parsknie, to spróbujemy to wypikać. Natomiast wiesz, staraj się nie używać inwektyw. Nie, no, jestem kulturalną osobą, postaram się zachować klasę. Dobrze, bardzo się cieszę. No więc zaczniemy może od takiego podstawowego pytania dosyć, ponieważ tak jak już wspomniałem na początku, należysz do pokolenia. I z racji, że ta organizacja młodzieżowa, jak i samo stowarzyszenie, do której ta organizacja przynależy, jest stosunkowo nowa na scenie, to jak byś mógł ją w paru zdaniach opisać? W sensie działalność, ludzi, jak byś to określił? Znaczy, wydaje mi się, że najlepszym określeniem jest tak naprawdę motto kampanii Szymona Hołowni, czyli jedność to nie jedność, tylko pojednana różnorodność. I dlaczego akurat to wybrałem, bo od razu mi to przyszło na myśl. Zarówno pokolenie, jak i Polska 2050 zrzesza w swoich szeregach różne osoby. Nie mamy ściśle określonych jakby ram politycznych, jakich musimy się trzymać. Są zarówno ci z centrum, są ci, którzy są lekko wychyleni na prawo oraz ci, którzy lekko wychyleni są na lewo. Co ciekawe, niektórzy mogą powiedzieć, no ale jak to tak, jak wy żyjecie, że nie pogryźliście się, mówiąc kolokwialnie, jeszcze do tej pory? A ja powiem tak, idealnym składnikiem jest tak naprawdę rozmowa. Ta rozmowa, z którą tak naprawdę większość osób się śmieje, a ja wychodzę temu naprzeciw, ponieważ poprzez ten dialog, który prowadzimy wewnątrz struktur, dochodzimy do złotego środka i który jest tak naprawdę największym rozwiązaniem. Także to takie prześmiewcze właśnie wyśmiewanie się z dialogu jest dla mnie dziwne, ponieważ od zawsze, czy to rodzice, czy to nauczyciele, wpajali mi, że właśnie rozmowa jest najważniejsza w rozwiązywaniu problemów. Także myślę, że tak bym mógł określić te organizacje. Innym takim przymiotnikiem to mogę określić jako nadzieję na przyszłość, ponieważ nie oszukujmy się, w tym zarówno w pokoleniu, jak i w Polsce widzę nadzieję dla Polski, ponieważ jest to na razie jedyne ugrupowanie, które realnie może zmienić sytuację w Polsce i wiąże z nią przyszłość, bo nie widzę innej opcji. Nie ma kto inny zmienić Polski, jak nie właśnie ci ludzie, których teraz spotykam, którzy już wstąpili do tych organizacji, bądź w przyszłości wstąpią. Dobrze, z racji, że w zasadzie odpowiedziałeś mi w połowie na drugie pytanie, które miałeś mi ci teraz zadać, to zadam ci pierwszy segment tego pytania, bo odpowiedziałeś mi, co cię skłoniło do dołączenia, ale w zasadzie jak się dowiedziałeś o tej organizacji, jak tam trafiłeś? A to bardzo ciekawa w sumie historia, ponieważ zaczęło się tak naprawdę to od strajków kobiet, bo samą polityką interesowałem się tak naprawdę od dziecka. Tylko że nie miałem jakby takiego motoru napędowego, żeby w tą politykę wejść. Uważałem, że jest to jakby taki twór, taka bańka zamknięta dla nielicznych osób, a jakby sama kampania prezydencka Szymona Hołowni skłoniła mnie do jakby wejścia w ten świat, zapoznania się z programem Polski 2050, wtedy jeszcze akurat kandydata Szymona Hołowni, później w czasie
Polski 2050, a strajki kobiet były tym impulsem, czyli tym momentem, w którym skłoniłem się do napisania na profilu Polski 2050 o prośbę do dołączenia. Zapytałem się, czy jest organizacja młodzieżowa przy wtedy jeszcze stowarzyszeniu i uzyskałem odpowiedź twierdzącą i tak naprawdę w ciągu paru dni udało mi się dołączyć do stowarzyszenia, co uważam, że jest tak naprawdę chyba jedną z najlepszych, bądź jeśli nie najlepszą decyzją w moim życiu, bo realizuję tak naprawdę swoje marzenia od dziecka, które miałem i które teraz właśnie spełniam. Bardzo się cieszę, że odnalazłeś się w strukturach polityczno-społecznych, no bo nie ukrywam, nie każda osoba w twoim wieku, że tak powiem, lubi takie tematy społeczno-polityczne i uważa to za jakąś abominację ze względu na to, jaki mamy bałagan. Ale myślę, że... Dokładnie. Ale myślę, że nie jest to jedynie ograniczone na Polskę, tylko generalnie polityka jest takim troszeczkę tematem tabu dla młodych. Nie lubią o tym rozmawiać. Boją się czasem niektórzy młodzi wejść w te tematy, bo tak jak ja powiedziałem, jest takie wyobrażenie polityki jako bańki, takiej zamkniętej dla nielicznych, dla elity. A ja powiem inaczej. Człowiek, który chce być politykiem, jakby nie będzie od razu europarlamentarzystą. On musi zacząć od podstaw. Jeżeli chcesz działać politycznie, nie ma opcji, żebyś od razu był wysoko. Zawsze zmiana jakakolwiek jest zmianą oddolną. Najlepsza zmiana jest zmianą oddolną. To właśnie tu, na ziemi, której jakby mówiąc poetycko, na ziemi, której żyjemy, możemy zmieniać realia, które nas otaczają. Ja tak z takim przeświadczeniem w sumie przyszedłem do Polski, do pokolenia 2050, ponieważ chciałem zmieniać realia otaczającego mnie świata, najbliższego terenu. No z czasem się to troszkę rozwinęło. Miejmy nadzieję, że to się będzie cały czas rozwijało, ponieważ no z tym wiąże przyszłość. No właśnie, przyszedłeś do pokolenia z przeświadczeniem o zmianach i już te jakieś zmiany zacząłeś realizować, bo z tego co mi wiadomo, jesteś liderem pokolenia w Podkarpackim i już zdążyłeś przeprowadzić dość bardzo medialną akcję o zdrowiu psychicznym, w której to przez parę dni manifestowałeś na ulicach Rzeszowa, trzymając transparenty z różnymi hasłami na ten temat. I słuchaj, ciekawi mnie, co cię zainspirowało do tej akcji i czy spotkałeś się z jakimiś trudnościami, które wystąpiły podczas realizowania tej akcji? Jeżeli chodzi o inspirację, podzielę to pytanie na dwie części. Jeżeli chodzi o inspirację, to powiem tak. Wśród moich znajomych jest bardzo dużo osób, które mają w większym bądź mniejszym stopniu problemy ze sobą. Jest to spowodowane zarówno pandemią, jak i czynnikami, które były przed pandemią. Zwracały się do mnie moi przyjaciele, moi znajomi, że słuchaj, jest taki problem, czy możesz mi pomóc? Ja tak naprawdę widziałem, że coś się dzieje jakby w otoczeniu moich znajomych. Coraz więcej osób mówi, że jest smutna, jest przygnębiona, nie widzi rozwiązania danego problemu. Rodzice nie rozumieją jakby ich problemu. Społeczeństwo jakby odrzuca myśl, że młoda osoba może mieć problem. I wraz z ekipą z Podkarpacia jakby zauważyliśmy to i wymieniliśmy się tak naprawdę spostrzeżeniami. I wpadliśmy na pomysł, że tak naprawdę nie będziemy organizować żadnej zbiórki, bo zbiórka to jest tylko trzyrazowy happening. A tak naprawdę lepiej jest rozgłośnić temat, żeby depresja w końcu przestała być tematem tabu, żeby ludzie rozmawiali o depresji nie jako wymysłowi XXI wieku, tylko jako realnej chorobie, która tak naprawdę zbiera krwawe żniwo. Bo tak naprawdę XXI wiek to nie jest jedyny wiek, w którym ta choroba występuje. Ona była, jest i będzie. Tylko od nas zależy, czy te osoby cierpiące na zarówno choroby, jak i zaburzenia psychiczne będą miały w nas wsparcie. Jakby z potrzeby serca postanowiliśmy poświęcić swój czas, emocje, pracę po to, aby pomóc tym osobom, po to, aby wiedziały, że nie dość, że mają w nas wsparcie, to jeszcze uświadamiać inne osoby o tym, jak rozmawiać z osobą z depresją, żeby ta osoba miała wsparcie wśród bliskich, prawda? I wydaje mi się, że w pewien sposób to się udało, ponieważ trafiliśmy do mediów,
trafiliśmy na okładki gazet. Wiadomo, była to medialna akcja, tylko ja to uważam jako sukces tak naprawdę każdego z nas, bo jest to ogromny sukces również dla osób z depresją, ponieważ im więcej osób przeczyta artykuł o depresji, że jest to normalna choroba, że trzeba, to jest problem po prostu i trzeba zaopiekować się takimi osobami, żeby miały nas wsparcie, tym lepiej dla społeczeństwa, bo społeczeństwo jako ogół przestaje mieć taką znieczulicę na ten problem, tylko zaczyna patrzeć empatycznie. I to mi się wydaje, że to jest największym sukcesem tej akcji. Ja ogólnie tak osobiście przyznam ci, że naprawdę podziwiam twoją wytrwałość i twoje zaangażowanie, bo w moim mniemaniu również ten problem jest dosyć poważny. No, bardzo mało o tym się mówi w naszym kraju, są inne teoretycznie problemy, a wiadomo, zdrowie psychiczne jest częścią każdego tak naprawdę z nas. Jest to jedna z najważniejszych czynności, właściwie rzeczy naszego życia i trzeba o tym pamiętać, że jeżeli ktoś się źle czuje, ma jakieś problemy psychologiczno-psychiczne, no trzeba się zająć tymi ludźmi. Empatia jest najważniejsza i bardzo się cieszę, że taka akcja została w ogóle przeprowadzona i mam nadzieję, że takich akcji będzie po prostu więcej. Niekoniecznie z twoich, że tak powiem, z twojej inicjatywy, ale z inicjatywy też innych organizacji, no bo umówmy się, tutaj powinna być zaangażowana również duża ilość innych organizacji. Natomiast słuchaj, kontynuując, czy spotkałeś się z jakimiś trudnościami podczas wykonywania tej akcji? Bo nie ukrywam, to mnie też również ciekawi. Powiem tak, były różne reakcje ludzi. W większości były to pozytywne reakcje, ponieważ zdarzyło się na przykład, że pewna para, no mniej więcej starsza ode mnie o parę lat, widząc plakat z napisem "Nigdy nie jesteś sam", postanowiła, że kupi mi słodycze, bo rozweseliłem im dzień. Ja oczywiście słodyczy nie jem, bo akurat cukier odstawiłem, ale przekazałem te słodycze akurat innej osobie. To nie jest akurat ważne w tej historii. Ważne jest to, że były dwie skrajności. Albo ludzie zatrzymywali się, machali, uśmiechali, albo wręcz przeciwnie, pozdrawiali mnie środkowym palcem, pukali w głowę. Również się takie osoby zdarzały. Powiem tak, smutno mi było z tego powodu, że były te negatywne odzewy, ale to nie dlatego, że personalnie we mnie to uderzało, bo ja jestem osobą, która raczej takimi rzeczami się nie przejmuje, tylko smutno mi było z powodu tego, że jest cały czas ta znieczulica w społeczeństwie, z którą właśnie chcieliśmy walczyć. Wiadomo, o wiele więcej było tych pozytywnych reakcji, jednakże te 3-4 reakcje w ciągu tych 2 tygodni, które no negatywnie się odbiły, uświadomiły mi to, że społeczeństwo nie jest jednakowe. To nie będzie tak, że wszyscy nagle będą się cieszyć, że wow, mówimy o depresji. Będą również osoby, które powiedzą, że jest to wymyślony problem. Właśnie z tym będziemy walczyć, ale z tym walczyliśmy, będziemy walczyć. Ale no boli to, bo realnie spotkaliśmy się z taką krytyką tego, że nawet poruszamy ten temat. I to była krytyka nie tylko wśród osób takich w podeszłym wieku, starszym, prawda, w rozkwicie, tylko również wśród młodych, takich młodych koło 40 roku życia, co wydawać by się można, że jednak są oni świadomi tych problemów psychicznych. No wydaje się teraz, jestem świadomy, że cenzus wieku nie jest cenzusem, który jakby grupuje ludzi do tego tematu, jakby. Nie, to nie jest tak, że jedynie starsze osoby uważają, że depresja jest wymysłem XX wieku. To nie zależy od wieku, to zależy tak naprawdę od osobowości. Wiesz co, smutno się słucha, jak niektóre, właściwie mówisz to, jakby to były wyjątki, ale generalnie smutno się słucha tego, że właśnie tacy ludzie występują, że no nie za bardzo są uświadomieni, jak problem depresji jest poważny. No ale może, żeby zejść troszeczkę z tego tematu smutnego, to może pójdźmy o inny temat teraz. Zajrzyjmy do innej czynności, którą wykonujesz, to znaczy jesteś w sztabie wyborczym Konrada Fiołka, czyli kandydata na prezydenta Rzeszowa. Tak osobiście powiedz mi, według ciebie wygra, przegra? Nie wiesz tego? Powiem tak.
Rzeszów jest miastem, które wydaje mi się popiera bardziej kandydata opozycji, czyli Konrada Fiołka. Z całym sercem mam nadzieję, że wygra z jednego prostego powodu. Jest to krwi i kości mieszkaniec Rzeszowa. Nie żaden spadochroniarz, który został zrzucony, prawda, do naszego miasta, czy to ze stolicy, czy to w ogóle całkiem innej części Polski, tylko jest to realny kandydat, który zna potrzeby naszego miasta. Mam nadzieję, że Rzeszów będzie miał gospodarza, który właśnie pochodzi z tych terenów. No i jest to właśnie Konrad Fiołek. I dlaczego akurat jeszcze uważam, że to on powinien wygrać? Bo ma realne postulaty, które są do spełnienia. Jakby inni kandydaci proponują kolejkę na przykład w Rzeszowie. Powiem szczerze, że ta kolejka jest proponowana już od wielu lat. Nie chce mi się wierzyć, że nagle w tej kadencji coś się zmieni w tym temacie i nagle w ciągu paru lat powstanie piękna, nowoczesna kolejka w Rzeszowie. Zejdźmy troszkę na ziemię i realnie popatrzmy na postulaty niektórych kandydatów i patrząc na nie, jakby można zauważyć, że jedynym słusznym wyborem, no, jest Konrad Fiołek, bo realnie podchodzi do potrzeb miasta. I myślę, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze z planem, kampanii oczywiście, programu, to wygra. Mam taką szczerą nadzieję. To mi się po prostu teraz marzy. Jako rzeszowianin z krwi i kości mam nadzieję, że Konrad Fiołek wygra. To fajny masz entuzjazm i dobrze, że wspierasz kandydata, no, dla którego tak naprawdę pracujesz. No ale słuchaj, pytanie kolejne, takie też osobiste konkretnie. A jaki on jest prywatnie? Ponieważ bardzo często widzimy właśnie tego typu ludzi, czy to polityków, czy to właśnie działaczy samorządowych, którzy no nie za bardzo reprezentują sobą nic poza tak naprawdę programem. A jaki jest prywatnie? Opowiedz o tym. Prywatnie, w sensie jak zachowuje się prywatnie, prawda, kandydat? Tak, tak, Powiem tak. tak, miałem przyjemność poznać pana Konrada Fiołka i jest to naprawdę wspaniały człowiek. Nie dość, że na rozmowach, nie dość, że na konferencjach, w prywatnych spotkaniach takich, oczywiście wideokonferencjach, no bo nie można w tym okresie spotykać się twarzą w twarz. Konkretny człowiek, tak mogę powiedzieć. Jest to konkretny człowiek, który zna realne potrzeby miasta. Do tego bardzo miły i bardzo sympatyczny. Tak jak powiedziałem na początku tutaj tego podcastu, w młodych latach myślałem, że polityka jest bańką. I myślę, że nasz kandydat otwiera tę bańkę dla zwykłego obywatela. On chce rozmawiać z mieszkańcami Rzeszowa, on słucha ich problemów. I on myślę, że będzie chciał tworzyć miasto właśnie w współpracy z obywatelami. Bo zwróćmy uwagę, że w sztabie zasiadają osoby, które tak naprawdę może zasiadać każdy, który tylko chce, jest to otwarty właśnie sztab. Każdy, kto chce, ma jakiś pomysł na ten, może wejść i zaproponować mu. Myślę, że pan Konrad jest otwarty właśnie na pomysły zwykłych obywateli. To jest właśnie ten plus, który wyróżnia tego kandydata spośród innych. Ta otwartość właśnie. To jest bardzo zaskakujące, no ponieważ jak widzimy po osobach, którzy kandydują, głównie to są osoby reprezentujące konkretne ugrupowania polityczne, a tutaj mamy do czynienia z osobą, która no jest tak naprawdę społecznikiem, samorządowcem z krwi i kości. I z racji, że jesteśmy młodzi, to znaczy ty i ja jesteśmy jeszcze nastolatkami, na pewno nas interesuje najbardziej to, co on reprezentuje właśnie dla nas, co proponuje dla naszej grupy społecznej. I czy mógłbyś opowiedzieć, jakie on ma plany w stosunku właśnie do młodzieży dla Rzeszowa? Tutaj niestety nie mogę wybiegać przed szereg. Powiem szczerze, że postulaty dla młodych będą proponowane dopiero. Nie chciałbym zdradzać, prawda, uprzedzać kandydata, zanim te postulaty zostaną ogłoszone. Powiem tylko, że są one konstruowane przez osoby młode. Żadne starsze osoby, wiadomo, nie odbierajmy doświadczenia, prawda, osobom starszym, ale program tworzony jest przez młodych dla młodych. I to jest, wydaje mi się, coś pięknego, coś wyjątkowego i unikatowego. Ponieważ rzadko się spotyka, kiedy kandydat na prezydenta miasta zwraca się do osób młodych z różnych organizacji
po to, aby mu pomogli, po prostu, żeby usłyszeć głos osób w młodszym wieku. I to jest wyjątkowe. I myślę, że należy śledzić na razie social media pana Konrada Fiołka, żeby w niedalekiej przyszłości dowiedzieć się, co tak naprawdę proponujemy. Z miłą chęcią bym powiedział, bo są to naprawdę bardzo dobre postulaty, jednakże nie mogę na razie. No jasne, jasne. Wszystko w swoim czasie. Dobra, zejdźmy na razie z tematu samego Fiołka. Nadal zostaniemy w temacie kampanii. Słuchaj, co konkretnie ty robisz jako osoba pracująca w sztabie wyborczym Konrada Fiołka? Jakie masz kompetencje? Co zdążyłeś już zrobić? Jakie akcje odwalacie? To mnie naprawdę interesuje. No to na razie kampania tak naprawdę cały czas nabiera tempa, poza konferencjami, poza spotkaniami, poza właśnie budowaniem tego planu, o którym przed chwilą mówiłem, dla młodych. Jestem również w biurze. W biurze, które wydaje aktualnymi zadaniami biura jest wydawanie plakatów, rozwieszanie tych plakatów. Do tego zajmuję się jakby promowaniem profilu kandydata oraz ogólnie działań kandydata w social mediach. Działam aktywnie, jeżeli chodzi o akcje. Wraz z kandydatem, prawda, pojawiamy się na konferencjach różnego rodzaju, pokazując to, że tak naprawdę pan Konrad Fiołek ma za sobą zaplecze różnych osób, bo można zauważyć, że na konferencjach nie są te same twarze, prawda, radnych czy jakichś, prawda, działaczy rzeszowian, tylko nie. Są to po prostu zwykli obywatele, którzy przychodzą popierać, czy po prostu popierają Konrada Fiołka. Co również robię? Będę zajmował się tak naprawdę, no jestem jakby jedną cegiełką, która tworzy piękną całość tego sztabu, no bo wydaje mi się, że dosyć dużym wyróżnieniem jest właśnie tworzenie planu dla młodych, do którego dostałem możliwość. To jest jakby największy jakby dla mnie zaszczyt jako osoby młodej, żeby tworzyć plan dla miasta. To jest, wydaje mi się, warte podkreślenia. No a do tego, tak jak wcześniej wspomniałem, takie przyziemne rzeczy właśnie jak rozwieszanie plakatów czy wydawanie banerów, punkty informacyjne, prawda? To już wydaje mi się coś bardziej przyziemnego, takiego stricte organizacyjnego. No oczywiście, w sensie, wiesz, takie małe działania zawsze później mogą doprowadzić do tego, że kandydat akurat, którego wspierasz, wygra. Także, wiesz, każde działanie jest potrzebne i każde coś tam daje. Natomiast, słuchaj, Konrada Fiołka wsparły różne organizacje polityczne, nie tylko Polska 2050, ale też Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska generalnie cała, Lewica oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja chciałbym się spytać, jak ci się współpracuje z osobami, które niekoniecznie mają taką samą wizję Rzeszowa jak ty? No bo słuchaj, no te organizacje, które wspierają Konrada Fiołka, mają różne poglądy co do właśnie działania. Powiem szczerze, że nawet organizacje polityczne nie są jedynymi organizacjami, które kandydaturę Fiołka popierają, ale odwołując się do pytania, to stricte politycznie powiem tak, jestem bardzo miło zaskoczony działalnością ogółu, bo mam styczność zarówno z młodzieżówkami oraz z osobami dorosłymi po prostu. I powiem tak, bardzo ciężko mi czasami rozpoznać, kto jest z jakiej frakcji politycznej, ponieważ wiadomo, mamy różne poglądy, mamy różne zdania na dany temat, ale w pewien sposób cały czas potrafimy się dogadać. Nie wiem, jakim cudem jest to jakby to działa, bo jesteśmy, tak mówię, różnymi organizacjami, ale właśnie ten dialog, który, prawda, przewodzi Polską 2050, również zaistniał tutaj i nie spotkałem się z jakimś większym problemem, który nie dałoby się rozwiązać właśnie poprzez rozmowę. Bo zawsze jak wychodzi jakiś konflikt, nawet najmniejszy, to od razu dzwaniamy się na wideokonferencji i dyskutujemy. Po to, żeby właśnie dojść do złotego środku, bo tak naprawdę nieważne, czy to jest Lewica, czy to jest PSL, czy PO, czy Polska 2050, gramy wszyscy w jednej drużynie i gramy do tej samej bramki. I wydaje mi się, że to jest taki klucz tego wszystkiego. Zgoda musi między nami być, bo jak pokłócimy się wewnętrznie, to przegramy wybory. To jest klucz tego wszystkiego.
musimy być zgodni i tą zgodność na razie utrzymujemy. I wydaje mi się, że nawet nie na razie, bo ta zgodność wydaje mi się, że zostanie. Jakby zostanie do końca wyborów po to, aby pokazać właśnie to poparcie Konrada ponad podziałami, dla Konrada ponad podziałami. To jest bardzo ważne, żeby w tym momencie właśnie utrzymywać jakieś przyjazne stosunki z innymi organizacjami. No bo oprócz tego, że macie wspólny cel, tak? A propos zwycięstwa Konrada Fiołka, czyli osoby bezpartyjnej, osoby, która jest krwi kości samorządowcem, która wie według ciebie, co jest dobre dla Rzeszowa, no to partie opozycyjne muszą się dogadać, bo niedługo być może będą przyspieszone wybory, ale nie wiadomo jeszcze nic i trzeba się będzie jakoś dogadać. Wydaje mi się, że należy jeszcze podkreślić, bo niektórzy będą uważać, że jakby poparcie kandydata Konrada Fiołka na prezydenta miasta poprzez wszystkie partie opozycyjne zapowiada w przyszłości koalicję. Ja powiem tak, to jest zbyt pochopne stwierdzenie. To nie jest żadna koalicja, ani żadna prekoalicja. To jest po prostu współpraca. Współpraca różnych organizacji po to, a dla jednego dobrego, szczytnego celu, czyli wygrana, prawda, rzeszowianina na prezydenta miasta Rzeszowa. No jasne. Bo niektórzy uważają, prawda, że ta współpraca, tak mówię, zapowiada koalicję. Jest to niestety albo stety. Twierdzenie błędne, no bo nie ma żadnych tak naprawdę przesłanek o tym, żeby tą koalicję stworzyć. Jasne, jasne, rozumiem. To znaczy, tak jak mówiłem, no wiadomo lub nie wiadomo, gra polityczna jest bardzo ciężka do stwierdzenia, roszady są różne, koalicje się wiążą za naszymi plecami, no nie wiadomo jak to będzie. Na razie najważniejsze jest to z tego, co słyszę, żeby utrzymać przyjacielskie stosunki, aby ten jeden prawdziwy, najlepszy kandydat dla Rzeszowa wygrał. Słuchaj, tak, skończyliśmy dokładnie pierwszą rundę, czyli taki, wiesz, taki typowy wywiad i przechodzimy teraz do czegoś, co w sumie będzie taką charakterystyką naszych wywiadów, czyli takie dodatkowe, że tak powiem, atrakcje dla naszych gości. I pierwszą taką rundą będzie coś, co nazywaliśmy roboczo kto co woli, czyli będziesz miał około 10 par, chyba 10 par osób, rzeczy, przedmiotów, z których z każdej pary będziesz musiał wybrać jedną rzecz, osobę lub cokolwiek, co tam się znajdzie. Uwaga, haczykiem jest to, że nie możesz powiedzieć, że nie wybierasz niczego lub że wybierasz obie rzeczy. Ojejciu, dobra, to chyba będzie najgorsza część tego programu, bo ja jak jest stres i szybkie wypowiedzi, to ja głupoty gadam. Ojej. Nie, żartuję oczywiście. Spokojnie, nie musisz argumentować, dlaczego masz taki wybór. Jak nie coś. No, postaram się argumentować, jak już coś wypowiada, to będę musiał tu argumentować. No dobrze, to przejdźmy do rundy drugiej. No dobra, na początek coś prostego, w sumie wydaje mi się, że z tym nie będziesz miał problemu, a więc Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski. No Szymon Hołownia, wiadomo, bliżej serca, prawda? To od samego początku działalności Hołowni, prawda, jest w moim serduszku cały czas. Mówiłem, że będzie prosto, przejdźmy do drugiej pary, też chyba prosto, Fiołek czy Leniart? Oczywiście, że Fiołek. No wiadomo, działam z nim, no to znam go, poznaję go cały czas, ale znam pana Fiołka. No dobrze, wiem co on chce dla Rzeszowa i wiem, że to, co proponuje, jest po prostu realnym. To może się po prostu spełnić. To jest moja argumentacja. Jasne, jasne. Teraz wydaje mi się coś trudniejszego. Brown czy Warchoł? Matko Boska, dobra. Nie mogę wybrać, muszę wybrać, prawda? Musisz wybrać. Wiem, że to jest zabawne, ale musisz wybrać. Możesz przeprosić potem, ale musisz wybrać, stary. Przepraszam teraz, ale chyba muszę wybrać... O Jezu, muszę wybrać Warchoła. Jak to mogę argumentować? Nie wiem, boję się, że jakby Konfederacja przejęła Rzeszów, byłoby tutaj dosyć ciekawie. Myślę, że aż tak skrajna prawica jest troszkę gorsza niż
pan, prawda, warto. Nie wiem. Naprawdę, nie umiem tego argumentować, bo nie umiem wyłazić tego ani Dobrze, to jest wywiad na luzie, spokojnie. Jeszcze będziesz miał okazję, żeby się odbić. Słuchaj, kolejna trudna decyzja. Zandberg czy Korwin-Mikke? Jeszcze raz, pierwszy? Zandberg czy Korwin-Mikke? Zandberg, w sensie zależy pod takim, aspektem, pod względem takiej memiczności, takiej śmieszności, to okej, okay, Korwin, ale bliżej mi już będzie do Zandberga niż do Korwina, szczerze mówiąc. Jasne. Bo jakoś tak, w sensie nie wiem, daleko od korwinizmu mi. No jasne, nie każdy się kucem na całe życie staje. Kolejna para, w sumie też trudna. Kaczyński czy Ziobro? O Boże, Ludwik! Ty mi po prostu dzisiaj takie pary dajesz. No widzisz, no słuchaj, ale to każdy będzie takie dostawał, także spokojnie, nie jesteś sam, jesteś obiektem testowym mojego wywiadu. Jeciu, wziąłbym Kaczyńskiego, bo jest niższy i ma kota, jakby... Bo bałbym się, że w konfrontacji z panem Ziobro, naprawdę. Jasne. Panem Kaczyńskim zresztą też, ale... Ale nie wiem, jakoś tak z tej dwójki już bym chyba wolał z panem Kaczyńskim, bo ma kota, nie wiem, jakby jest kociarzem, lubię koty, to może dlatego, to będzie moja argumentacja. Jasne, dobra, słuchaj, teraz troszeczkę przerwa od polityki, kolejna para, Kraków czy Warszawa? Jezu, dobrze, że pytasz, bo jest to mój dylemat po prostu, jeżeli chodzi o studiowanie. Myślę, że Kraków bliższy jest mojemu sercu. Warszawy się boję, jest za duża, jest za tłoczna, a Kraków ma ten swój klimat taki, jedynie raz jeszcze blisko Rzeszowa, także zawsze w dzieciństwie tam jeździłem, taki sentyment do Krakowa, w Warszawie byłem tylko kilkukrotnie, ale myślę, że Kraków. Tak. Ojejku, no nie zgodzę się z tobą, że tak tłoczno, to znaczy... Ale słuchaj, to jest powiązanie Galicji, prawda, tutaj... No dobra, no dobra, przeżyjesz. Słuchaj, kolejna kwestia, góry czy morze? Góry. Góry, bo jest mi cały czas bliżej do gór tutaj z Podkarpacia. Przede wszystkim polskie góry. Tak. Na polskim morzem nigdy nie byłem. To się muszę niestety przyznać. Jest mi bardzo przykro. Jak nie miałeś nigdy parawanu? Ojejku. O właśnie nie miałem. To jest najgorsze. W tym roku jak epidemia pozwoli, prawda, to zamierzam pojechać ze znajomymi i rozłożyć pierwszy raz w życiu parawan. Jasne. Dobra, słuchaj, wracamy do polityki. Teraz wielkie konflikty tak zwane. Nitras czy Terlecki? Bardziej mi się wydaje Terlecki, ale tu wybiorę pod względem jego wypowiedzi i nie dlatego, że jakby wybrał go jako człowieka, tylko bardzo lubię słuchać jego absurdalnych wypowiedzi na niektóre tematy, naprawdę. Nie wiem czemu, ale jakby zawsze jak słyszę go w... czy to w internecie, czy to właśnie w telewizji, jakby mam uśmiech na twarzy, dlatego może wybrałem z tej dwójki akurat jego. A teraz nasz recent ship polityczny, czyli Mentzen czy Dziemianowicz-Bąk? To też jest ciężkie pytanie. Mentzen, bo jest na TikToku. Okej. Tylko tyle. Nie wiem, nie wiadomo. Musimy sprawdzić, czy Dziemianowicz-Bąk jest na TikToku. Jak nie jest. Jak pani poseł nie jest na TikToku, to serdecznie zapraszamy na TikToka panią poseł, bo tak. Chcemy zobaczyć panią jak przedstawia pani postulaty lewicy. Tak jak na przykład Robert Biedroń robi. Ale powiem szczerze, że Robert. Ja powiem tak jeszcze odbiegając, prawda, od tej konkurencji. Obserwuję pana Roberta Biedronia na TikToku i powiem szczerze, że nawet bardzo dobrze mu to idzie. Jakby nie patrząc na podziały polityczne, że niekoniecznie zgadza się z każdym jego postulatem, tak bardzo mu kibicuję, jeżeli o TikToka chodzi, bo naprawdę robi dobrą robotę. Taki bardzo przyjazna atmosfera na jego TikToku panuje. Tak, nie, mi się wydaje, że TikTok to po prostu miejsce, gdzie politycy mogą po prostu stać się ludźmi. Ale to jest moja taka opinia. Ostatnie z tej rundy, że tak powiem, dylemat. Łatwy dosyć. Pokolenie 2050 czy inna organizacja młodzieżowa? Oczywiście, że pokolenie. Jestem jej członkiem i prawda, całym sercem jestem w pokoleniu.
Nie dość, że poświęcam czas, emocje, nieraz jeszcze. Jest taki sentyment do pokolenia i myślę, że ten sentyment nie przeminie. No więc tym akcentem skończyliśmy drugą rundę. Przechodzimy do trzeciej rundy, która nazywa się rundą z kompasu. Pozwoliłem sobie przed wywiadem wylosować trzy pytania z kompasu na pewnej stronie. Nie będziemy tutaj nikogo reklamować póki co, bo nie dostaliśmy pieniędzy. Oczywiście możecie nas wesprzeć na nieistniejącej jeszcze stronie www.dajkasse.żółtodziobą.pl. Ale w każdym razie, to jest bardzo poważne, stary, i mam nadzieję, że odpowiesz na to, Szymonie, bo no, jesteśmy ciekaw, jak sobie poradzisz z tymi pytaniami. Ja będę tłumaczył, jeżeli będziesz miał problem z którymś. Postaraj się to uargumentować jakoś. No dobrze, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Rozwiązłość seksualna jest niemoralna. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem, czy nie zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Nie, powiem tak. Wydaje mi się, że raczej się nie zgadzam, bo każdy ma inną moralność. Ja nie zamierzam zaglądać nikomu do łóżka. Ja bym się, powiem szczerze, ja osobiście jako Szymon Trochowicz nie byłbym rozwiązany seksualnie, ale jeżeli ktoś to lubi, prawda, jeżeli ktoś, nie wiem, jakby chce to robić, no to czemu nie? Jakby to jest jego życie, jego wola, jego moralność. Ja uważam, że jak chcesz to robić, nie robisz nikomu krzywdy, to rób. Jakby ja jestem tego zdania. Jasne, dzięki. Teraz drugie pytanie. Tutaj pewnie będziesz miał problem, dlatego że to jest chyba według mnie najcięższe pytanie z całego kompasu. Pewnie sam się z nim spotkałeś. Waluta z parytetem złota jest lepsza od pieniądza fiducjarnego. Nie wiem, czy jesteś w stanie na to odpowiedzieć. Jeżeli chcesz, to mogę ci podpowiedzieć, o co chodzi. Znaczy, chodzi o to, że lepiej po prostu mieć złoto niż walutę taką. Nie, prawda? Chodzi o to, że waluta z parytetem złota jest po prostu uzależniona od wartości kruszców, a pieniądz fiducjarny to jest pieniądz, który jest uzależniony od obiegu i tego, jak państwo nim dysponuje. I jak, co o tym sądzisz? Znaczy to jest to... O, masz kłopotka, nie jestem specem od gospodarki. Nie wiem, czy ja się mogę wypowiadać o takie tematy. Nie spotkałem się nigdy w ogóle z takim zagadnieniem, to muszę się przyznać Google mi teraz. I ja wychodzę z założenia, jeżeli nie wiem, to się nie wypowiadam. Okej. Okay. Jeżeli jest opcja nie wiem, to daje... I taka wiem, opcja to również istnieje, jak coś, więc zaznaczamy opcję nie wiem. Postaram się doedukować w najbliższym czasie, żeby nie zawieść w przyszłości. Ale my zapraszamy w przyszłości, Szymonie, na wywiad. Nie ma problemu, możemy się zająć. Na kolejnym wywiadzie będzie to samo pytanie, ja już na nie odpowiem. Obiecuję tutaj, prawda, słuchaczom i tobie, Ludwiku, także przygotuję się do tego. Dobrze, dobrze, będzie to pierwsze pytanie w wywiadzie. Dobrze. Ostatnie tutaj pytanie z kompasu. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest lepszym rozwiązaniem niż wspieranie najbiedniejszych zasiłkami socjalnymi. Co o tym sądzisz? Wiedziałem, że zapytasz o socjal. Wiedziałem, bo ja wiedziałem, że ty zadasz mi to pytanie. Ale wiesz co, akurat to pytanie zostało wylosowane, w sensie wszystkie pytania zostały wylosowane i tak jakoś trafiło się. No, no odpowiadaj, stary. Powiem tak, jeżeli chodzi o socjal, to uważam, że powinien się należeć osobom bardzo potrzebującym, chorym oraz niemożnym do pracy. Natomiast nie powinno się karać osoby, które pracują. Jeżeli chodzi o taki socjal zwykły, to tak jak powiedziałem, jeżeli masz chęci do pracy, to pójdziesz pracować, prawda? Ale jeżeli nie masz możliwości, prawda, są to, nie wiem, osoby chore, które nie mogą, matki, które naprawdę, samotne matki, które muszą zaopiekować się dziećmi, również nie mogą. Im należą się te pieniądze. No bo nie ma inaczej, nie ma jakby żywić, prawda, rodziny. Prawda, ale wydaje mi się, że niektóre sytuacje prowadzą do jakby takich zjawisk, że osoby przestają pracować, bo w sumie dostają socjal. I to tak naprawdę popiera się takie trochę złe zjawiska. Powinno się wynagradzać osoby pracujące. I pójdę w środek, wynagradzać osoby pracujące jak najbardziej, bo to jest pożądana cecha dla narodu.
ale również wspierać osoby najbardziej, tu z naciskiem na najbardziej potrzebujące. Bo doszliśmy do takiej sytuacji, że wspieramy wszystkich socjalem, prawda? A wspierając wszystkich socjalem, tak naprawdę nie wspieramy tych najbardziej ubogich, tych, którzy tego potrzebują. I tu się powinniśmy skupić, żeby te pieniądze szły do osób najbardziej potrzebujących, a nie do wszystkich. Dobrze, realnie zostały w kieszeni tych osób, które działają, pracują, no bo nie można ich po prostu za to karać. Dobrze, czyli w tym, że tak powiem, zestawieniu raczej się nie zgadzam, nie zgadzam się zdecydowanie, nie wiem, raczej się zgadzam, raczej zdecydowanie się zgadzam. Jak byś to określił, swój wybór? Czekaj, jeszcze raz mi przypomnij, bo muszę dokładnie ustanowić, że należy podwyższyć to. Że podwyższenie kwoty wolnej jest lepszym od socjalu, w sensie wspieranie. No raczej się zgadzam. Nie zgadzam się w 100%, żeby prawda odejść całkowicie od socjalu, ale też również należy, tak mówię, raczej się zgadzam, bo należy wspomóc osoby pracujące. Okej, dobra. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o rundę trzecią, czyli z kompasu. Wchodzimy tak naprawdę teraz w zakończenie i tutaj z racji, że po prostu jesteśmy dobrymi redaktorami razem z Piotrkiem, daję ci wolną wypowiedź, możesz mówić co chcesz, tylko nie przesadzaj, weź tutaj, nie używaj inwektyw, błagam cię, ale możesz przekazać coś widzom, oglądającym, słuchaczom. Proszę bardzo. Powiem tak, na samym początku jeszcze raz chcę podziękować za wywiad, bo jest to nowe doświadczenie dla mnie i cieszę się, że w tak przyjaznej atmosferze tak naprawdę upłynął. Taką prawdą, którą mogę przekazać po sobie, to chciałbym powiedzieć, że nie traćmy marzeń, można w taki sposób patrzeć, na lepsze jutro, ponieważ to właśnie tu, dzisiaj i teraz możemy zmieniać przyszłość. Zacznijmy od działań, które są właśnie teraz. Nie marzmy o jakichś, prawda, nierealnych rzeczach, tylko żeby dojść do tych nierealnych rzeczy, musimy zacząć oddolnie działać, na samym spodzie. I potem po drabinie, prawda, spinać się do samej góry. Jeżeli masz jakieś marzenie, czy to jest polityczne, czy to jest jakieś sportowe, naukowe, przysiądź, zrób sobie plan i po prostu zacznij działać. I wiedz, że jeżeli oddasz to całe serce, to przyniesie efekty. Ja myślę, że tyle raczej. Okay. Takiej prawdy, ludu. Okej, okay. Szymonie, bardzo ci dziękuję za ten wywiad. Bardzo był on ciekawy. I teraz słuchajcie, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Napiszcie jakiś konstruktywny komentarz, odwiedźcie nasze social media, również w opisie pojawi się, czy to na ekranie, czy to w opisie, pojawi się adnotacja, czy też po prostu nazwa socialu wybranego przez Szymona, tak żeby go zareklamować jakoś. Jeżeli również należysz do jakiejś organizacji i chciałbyś przyjść na wywiad, napisz do nas, macie maila w opisie lub napisz do nas na fanpage'u. Dziękuję wszystkim za słuchanie, za oglądanie i widzimy się w następnych materiałach. Dziękuję wszystkim, do usłyszenia, może następnym razem.